tym razem zacznę od Ignacego Krasickiego, który w swojej satyrze Małżeństwo pisał tak. Chcesz się żenić? Winszuję, ale nie zazdroszczę. To więc, co potem poznasz, a co dziś się troszczę, ja powiem, ów Adam, ów najpierwszy człowiek, zasnął. Gdy się obudził za otwarciem powiek, spostrzegł co? Oto Ewę, dobro nieskończone. Bóg wyjął mu kości z boku i zrobił z niej żonę. Gdybyć to tak i teraz. Próżne korowodów byłyby nasze stadła, a stąd mniej rozwodów. Ale się świat zestarzał. Adamowe wnuki, porzuciwszy dziadowskie, poczciwe nauki, niby to rozumniejsi, źli męże, złe żony, a nasz wiek XVIII niby oświecony, a w samej rzeczy głupi. Nazywam się Paweł Bień i zapraszam Państwa na mój kolejny podcast, tym razem poświęcony wybrankom serc mistrzów pędzla, czyli żonom sławnych malarzy. Rozpoczynamy od niezwykłego portretu Julii z Hegenstellerów, którą Józef Zimler, wspaniały warszawski portrecista, poznał podczas swojej nauki w Niemczech. Julia z Hegenstallerów, mimo tego, że była Niemką, bardzo prędko zasymilowała się w Warszawie i w roku 1863 Zimler wykonał jej wspaniały portret. Na tym portrecie widzimy kobietę w wieku balzakowskim, w czarnym kapeluszu z żałobną, półprześwitującą przesłoną, we wspaniałej jedwabnej sukni z białym kołnierzykiem. Jedną dłoń ma schowaną w rękawiczce skórzanej, podczas gdy druga dłoń trzymająca wachlarz z czarnych piór wystawiona jest wprost przed oczy widza w bardzo dobrze eksponowanym, centralnym miejscu tego obrazu. Zresztą jest to dłoń bardzo piękna, prywatnie sądzę, że jedna z najpiękniejszych w polskim malarstwie XIX wieku. I w zasadzie nie byłoby w tym żałobnym portrecie wykonanym w 1863 roku nic niezwykłego, bo przecież to rok powstania styczniowego, rok, kiedy okazuje się, że jednak te wszystkie nadzieje na niepodległość okazały się płonne i znów kolejny zryw powstańczy skazany jest na klęskę. Julia z Hegenstellerów, Zimlerowa, która była Polką już, myślę, że Polką się wtedy czuła, była gwiazdą warszawskich salonów, przywdziała strój żałobny, tak jak wiele innych Polek, ale ten obraz skrywa niesamowitą tajemnicę. Wnuk Józefa Zimlera utrzymywał jeszcze przed wojną, że ten portret został przez dziadka przemalowany, że pierwotnie babcia wyglądała na nim zupełnie inaczej i dopiero wybuch powstania styczniowego tę wizję artystyczną zmienił. Oczywiście początkowo nie chciano do końca dawać wiary tym zeznaniom wnuka Józefa Zimlera, ale dopiero później, kiedy poddano obraz dokładnym badaniom, kiedy prześwietlono go, okazało się, że istotnie pierwotnie Julia Zimlerowa wcale nie miała być tutaj pokazana jako żałobnica patrząca tęsknym wzrokiem gdzieś poza krawędź obrazu. Żałobnica oparta o ciemną skałę na tle bardzo ponurego morza, a cały ten obraz nie miał być utrzymany w takiej bardzo wąskiej gamie kolorystycznej ciemnych szarości, stalowo-ołowianych tonów niebieskich, no i wreszcie tych doskonale zniuansowanych czerni. Pierwotnie jego żona miała być przedstawiona tutaj jako muza. Miała być w stroju bardzo delikatnym i zwiewnym, skały miały być skąpane w słońcu, a morze miało przywodzić na myśl Morze Śródziemne. Co się stało, że Zimler zmienił decyzję? No oczywiście powstanie styczniowe. Co doskonale pokazuje, że Julia z Hegenstallerów czuła się Polką. Kiedy czyta się o tym małżeństwie, chociaż niewiele dokumentów do dzisiaj przetrwało, przychodzi mi na myśl taki fragment z Dwóch poetów Balzaka, gdzie wielki francuski autor pisze: szacunek jego dla żony dochodził zresztą aż do ubóstwienia. A czyż ubóstwienie czegokolwiek nie wystarczy do szczęścia całego życia? No, być może Balzak miał sporo racji, ale Julia z Hegenstallerów nie tylko była obiektem uwielbienia Józefa Zimlera, ale także kobietą o niepospolitym znaczeniu dla rozwoju talentu tego wielkiego warszawskiego portrecisty i malarza historycznego. Rzeczywiście, pisał w 1915 roku autor jednego z pierwszych szkiców o malarzu, żona Zimlera była kobietą niepospolitego umysłu, wysokich przymiotów charakteru, o smaku wytwornym, wykształconym przez staranne pańskie wychowanie. I dalej dodawał jeszcze,
Ona też istotnie była dobrym duchem, gwiazdą przewodnią w karierze malarza. Ona to wytwarzała dookoła niego tę atmosferę, w której talent może rozwinąć skrzydła do lotów najwyższych. Myślę, że wobec tego warto spojrzeć na Julię Zimlerową z wdzięcznością, bo właśnie dzięki jej przymiotom charakteru i pańskiemu wychowaniu, jak pisał monografista w 1915 roku, Józef Zimler mógł w pełni rozwinąć skrzydła swojego talentu, więc można powiedzieć, że pośrednio także jej zawdzięczamy dzieła mistrza. Ale wielkie kobiety u boku wielkich mężów, czy też wielcy mężowie u boku wielkich żon, to historia, która nie kończy się wraz z powstaniem styczniowym, bo przecież Jacek Malczewski także swoją żonę portretował wielokrotnie. Wybrałem z naszej kolekcji 3 obrazy, w których Jacek Malczewski dokumentuje wybrankę swojego serca. Najpierw to portret żony i córki przed domem z roku 1896. Płótno niezwykłe, bo silnie horyzontalne, bardzo wąski, bardzo długi jest to format, który pokazuje siedzącą w przepięknej białej sukni z takimi liliowymi połyskami żonę Jacka Malczewskiego, siedzącą w tej niezwykle szykownej kreacji na drodze, która wykonana jest po prostu z ubitej ziemi. Więc jest w tym pewien paradoks. W tle furtka prowadząca do ogrodu i dalsze zabudowania. Po prawej stronie widzimy małą córkę artysty, także ubraną na biało, ale już nie tak wykwintnie i ścianę ich domu. Co ciekawe, Jacek Malczewski zaznaczył tutaj nawet ten romantyczny liszaj, który na tej ścianie się pojawił. Jest to więc wizerunek niezwykły, bardzo prywatny, ale z drugiej strony mający pewną nutę jakiegoś pozowanego wizerunku oficjalnego. Kim była żona Jacka Malczewskiego? Maria Zgralewskich-Malczewska żyła w latach 1866-1945, więc znacząco przeżyła swojego męża. Co ciekawe, oprócz tego, że była matką jego dwójki dzieci, tutaj mam na myśli oczywiście córkę Julię i syna Rafała, który był znakomitym malarzem także, podobnie jak ojciec, Maria słynęła ze swojego wdzięku. Maria była córką Józefy i Fortunata Gralewskich, zamożnych mieszczan krakowskich. Jacek Malczewski poznał ją wiosną roku 1886 i co ciekawe, od razu Maria oczarowała artystę. Skąd to wiemy? Wiemy to z pewnego listu, w którym Jacek Malczewski pisze: Marynia miała postać jak łodyga lilii, a kwiatem była jej główka. Bardzo to poetyckie, ale niestety nie na długo starczyło tego zachwytu, bo Jacek Malczewski słynął z licznych romansów. Nie był więc tak krystalicznie wierny jak Józef Zimler. W listopadzie roku 1886, a zatem po pół roku, odbywają się zaręczyny, a ślub 29 października 1887 roku, czyli zaledwie rok później w Kościele Mariackim. No, Jacek Malczewski malował portrety Marii, chociaż oczywiście nie wyłącznie jej, bo wśród kobiet, które mu pozowały, znaczącą rolę odgrywała także jego kochanka Maria Balowa. Jacek Malczewski sportretował swoją żonę w obrazie Pierwiosnek z roku 1905. To bardzo ciekawy przykład portretu podwójnego, w którym mamy artystę i jego żonę. Co ciekawe, sam Malczewski jest tutaj w szynelu wojskowym, bardzo często w tych płaszczach lubił się przedstawiać i patrzy wprost na widza. Co ciekawe, wiatr podnosi mu kołnierz i rozwiewa ten sumiasty wąs. Natomiast Maria Zgralewskich-Malczewska jest tutaj pokazana jako muza, która ma na głowie wspaniały, taki fantazyjny czepiec upleciony z kłosów i w dłoni trzyma ten tytułowy pierwiosnek. Bardzo ciekawy, symboliczny, wieloznaczny jak zwykle u Malczewskiego obraz, który pokazuje tę głębię kolorystycznej wrażliwości mistrza. Od bardzo ciepłych, szafranowych żółcieni, aż po tony takie ametystowo-fioletowe, które wykorzystane zostały tutaj w tle. I wreszcie przyznam mój ulubiony wizerunek żony artysty, dlatego że wizerunek bardzo późny, bardzo prawdziwy i bardzo wzruszający. To portret żony, który powstaje około roku 1920.
Jacek Malczewski 9 lat przed swoją śmiercią decyduje się raz jeszcze sportretować małżonkę w fioletowym płaszczu na tle ogrodu, która ma na głowie bardzo stylowy kapelusz. Patrzy jakimś zupełnie nieobecnym wzrokiem poza krawędź obrazu, więc przydaje to temu wizerunkowi niezwykłej aury, jakiejś tajemniczości i mimo tego, że mamy tutaj dużo barw cudownie opalizujących, to jednak jest jakaś wielka melancholia w tym wizerunku. Jest on bardzo, powiedziałbym, jesienny. Zresztą takie rdzawo-rudawe tony w tonacji liści też się tutaj pojawiają. Jest to jesień życia artysty i jego małżonki, no a także symboliczna jesień jest tutaj na dworze pokazana. I kolejna postać, która zaskoczyła mnie, przyznam, dlatego, że od dawna bardzo lubię portret Julii z Janiszewskich-Stabrowskiej, żony Kazimierza Stabrowskiego. Portret powstały przed rokiem 1908, obraz, który można zobaczyć w Galerii Sztuki XIX wieku na wystawie stałej. Imponujących rozmiarów, o niesamowitej sile przyciągania obraz, natomiast nie spodziewałem się, że biografia Julii z Janiszewskich-Stabrowskiej jest tak ciekawa. Kim była żona Kazimierza Stabrowskiego? Urodziła się 12 lutego 1869 roku w Kownie i była córką Onufrego Janiszewskiego, postaci bardzo znaczącej, bo był on radcą nadwornym. Niestety w wieku 4 lat tego ojca straciła i od tego czasu opiekował się nią wuj, ale to też miało swoje plusy, dlatego że wuj mieszkał w Petersburgu, a tam mogła ona otrzymać znakomite wykształcenie. Dlatego też ukończyła gimnazjum żeńskie, po czym rozpoczęła naukę w szkole rysunkowej, która prowadzona była przez Carskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. No i tutaj rzecz niesamowita, bo po 4 latach nauki uznano, że jest ona gotowa do rozpoczęcia studiów na Stołecznej Akademii Sztuk Pięknych. Co więcej, Julia wybrała rzeźbę, co w tamtym czasie było wyborem niezwykłym dla kobiety, bo przecież po pierwsze rzadko kiedy dopuszczano artystki do kształcenia w akademiach, a na wydziałach rzeźbiarskich było to już arcytrudne. Udało jej się to i jej studia trwały prawie 10 lat, oczywiście z przerwami. Korzystała z urlopów, które udzielane jej były ze względu na słaby stan zdrowia. Właśnie tam, podczas studiów, artystka poznała Kazimierza Stabrowskiego, jej rówieśnika, którego poślubiła 15 września 1902 roku, także w Krakowie, podobnie jak małżeństwo Malczewskich. Później wyjechali do Warszawy. No i niezwykłą rzeczą jest fakt, że o ile Julia Stabrowska odnosi początkowo wielkie sukcesy, prezentuje swoją pracę dyplomową oraz kompozycję Goplana w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, do której się przenoszą, jednak decyduje się w roku 1909 wycofać z życia artystycznego. Wycofuje się z życia artystycznego przede wszystkim dlatego, żeby ustąpić miejsca swojemu mężowi, więc widzimy tutaj niezwykły przykład poświęcenia żony dla talentu męża. Więc wycofuje się z tego życia. Co więcej, wszystkie dzieła artystki pozostają w majątku w Dłużniewie, no a ten majątek niestety zostanie podczas rewolucji rosyjskiej zniszczony. I okaże się, że z dorobku artystki zachowała się jedynie jej rzeźba Lelum Polelum, która zresztą została poważnie uszkodzona w roku 1954, oraz majolikowy kafelek i glazurowany wazonik, które są przechowywane w zbiorach rodzinnych. Więc widzą Państwo, że niewiele, bardzo niewiele z tych prac Julii z Janiszewskich-Stabrowskiej zostało. Na szczęście został ten genialny portret, na którym kobieta w czarnej sukni siedzi w przepięknym barokowym fotelu o złotej tapicerce, która doskonale kontrastuje z tą czarną suknią, czarnymi oczami, bardzo głębokim spojrzeniem. Artystka ma wpleciony we włosy kwiat, który doskonale przełamuje pewien oficjalny charakter tego wizerunku, ale to spojrzenie jest naprawdę niezwykłe, dlatego zachęcam do tego, żeby wybrać się do Muzeum Narodowego i spojrzeć Julii z Janiszewskich-Stabrowskiej prosto w oczy. Okres Młodej Polski to okres, kiedy bardzo często artyści portretują swoje małżonki w jakichś wykwintnych toaletach i tutaj Zofia Stolkemitów-Okuniowa, wielka admiratorka twórczości swojego męża,
rycerza Edwarda Okunia zostaje przez niego sportretowana w roku 1907 w przepięknym stroju spacerowym, we wspaniałym kapeluszu. To, co najbardziej niezwykłe w tym portrecie, ujętym w głębokim popiersiu, przedstawionym na tle jakiegoś nieokreślonego, bardzo tajemniczego lasu, to tiulowa kokarda, która zawiązana jest pod szyją Zofii, a która dowodzi niesamowitego mistrzostwa Okunia w ukazywaniu takich dekoracyjnych motywów, tym razem półprzezroczystej tkaniny, która doskonale oddaje tutaj właśnie puszystość swojej struktury i gra bardzo ciekawie ze światłem. Warto zwrócić uwagę także na róże, które znajdują się w kapeluszu Zofii z Tolkemitów Okuniowej, czy wreszcie na tę niezwykłą koronkę, która spoczywa na jej ramionach, bardzo elegancki, bardzo wytworny jest to wizerunek wiernej towarzyszki życia Edwarda Okunia. I jako kontrapunkt do tego proponuję zobaczyć portret Anny Mikołajczykówny, która była żoną Włodzimierza Tetmajera. Młodopolska to oczywiście zjawisko, które nazywamy także chłopomanią. No i właśnie w ramach tej młodopolskiej chłopomanii nie tylko Stanisław Wyspiański zdecydował się wziąć sobie żonę z warstw ludowych. No i tutaj Anna Mikołajczykówna doskonale reprezentuje też ten rodzaj związków, więc mamy Włodzimierza Tetmajera, malarza spokrewnionego zresztą ze słynnym poetą, i jego małżonkę, która zostaje pokazana tutaj w sposób zupełnie bezpretensjonalny. To malutki obrazek, który pokazuje płytkie popiersie ukazujące dość twarde rysy Anny Mikołajczykówny oraz ludową chustkę i nieodłączne w tamtym regionie korale. Tak więc widzimy, że ten sposób przedstawiania żon bywał bardzo różny od wizerunków bardzo oficjalnych, aż po tak prywatne studium, które łączy w sobie z jednej strony pewien rodzaj malarskiej czułości, a z drugiej strony tę fascynację folklorem. No i przechodzimy do czasów I wojny światowej, kiedy powstają najpiękniejsze wizerunki Michaliny Krzyżanowskiej, wykonane przez jej męża Konrada Krzyżanowskiego. W roku 1915 artysta portretuje żonę Michalinę Scottem. Ten obraz także można zobaczyć w Galerii Sztuki XIX wieku. Natomiast sama Michalina Krzyżanowska, żyjąca w latach 1883-1963, także jest postacią godną przypomnienia. Podobnie jak jej mąż pochodziła z rodziny ziemiańskiej. Jej rodzice to Franciszek Piotruszewski i Maria z Andrzejkowiczów, którzy pochodzili z Wołynia. Naukę malarstwa rozpoczęła pobierając prywatne lekcje u Miłosza Kotarbińskiego, jednak w 1904 roku rozpoczęła studia w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Konrada Krzyżanowskiego, z którym w 1906 roku zawarła związek małżeński, więc od mistrza do męża relacja. Uczelnię ukończyła w roku 1909 i to jest też moment, kiedy Krzyżanowski zrezygnował z pracy wykładowcy. Małżeństwo bardzo dużo podróżowało, wyjechali do Londynu, następnie do Paryża, gdzie Michalina Krzyżanowska doskonaliła swoje umiejętności malarskie, ale po roku 1918 zdecydowali się osiąść w Warszawie, gdzie Konrad Krzyżanowski wznowił swoją działalność pedagogiczną, a Michalina uczestniczyła w licznych plenerach. Co ciekawe, po śmierci męża w roku 1922 uaktywniła się jako malarka, zresztą wstąpiła nawet do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i zaczęła uczestniczyć w wystawach. Była wielką opiekunką artystycznej spuścizny swojego męża. Pod koniec życia, już jako kobieta wiekowa, w roku 1950 została aresztowana z przyczyn politycznych i aż do odwilży w roku 1956 była więźniarką polityczną. Na szczęście w tym czasie udało jej się spuściznę po mężu oraz własne obrazy zdeponować w magazynach Muzeum Narodowego, czym uchroniła je od dewastacji. No i jest to jedna z wielu jej sporych zasług. Tak więc możemy wyśledzić Michalinę Krzyżanowską na tak genialnych dziełach jej męża, jak na przykład wnętrze salonu muzycznego w Peremylu z roku 1914, czy z tego samego majątku w Peremylu, w którym zastała małżeństwo
I wojna światowa, obraz przy świecy, w którym widzimy Michalinę Krzyżanowską, która czyta razem ze swoją przyjaciółką. Te niezwykłe obrazy są dokumentami wielkiej czułości, która łączyła małżonków, ale także są znakomitymi dziełami, w których Krzyżanowski raz bada światło dzienne, tak jak w przypadku wnętrza salonu muzycznego, gdzie bardzo interesują go te wszystkie drobne bliki i połyski salonu muzycznego, a raz światła sztucznego, kiedy przy świecy widzimy dwie postaci i rosnące za nimi jakieś monstrualne cienie, które nadają temu obrazowi taki protoekspresjonistyczny sznyt. Oczywiście tych portretów żon jest zdecydowanie więcej i tutaj miałem wielki problem w dokonaniu wyboru, bo cały czas wydawało mi się, że jeszcze ten należy przedstawić. Zdecydowanie jednym z moim zdaniem najciekawszych jest portret żony Andrzeja Pronaszki, wykonany w roku 1921. Portret, w którym widzimy wpływy kubizmu w bardzo twardej, sztywnej, takiej szorstkiej linii, ale także niezwykłą dyscyplinę barwną. Bardzo ciekawa kompozycja. Krzesło odwrócone jest tyłem, tak więc kobieta siedząca na nim opiera się dłońmi o oparcie, natomiast jej oczy zasłonięte są przez bardzo mocno nasadzony na głowę kapelusz, tak więc widzimy tutaj zaledwie cień na tej twarzy i fragment dolnej jej części. Bardzo zagadkowy i bardzo intrygujący jest to wizerunek. Kazimierz Kwiatkowski gdzieś około roku 1930, nawiązując do maniery dawnych mistrzów, także portretuje swoją żonę. Portretuje ją we wnętrzu, które ma nawiązywać do wnętrz wczesno-nowożytnych, ale i tutaj widzimy już pewną skłonność do takiej hiperbolizacji światło-cienia, troszkę jak u Tamary Łempickiej. Widzimy także niesamowitą wrażliwość barwną, tym razem akurat przejawiającą się w takich bardzo nasyconych zestawieniach, no i tutaj szczególnie pięknie wypada ta marchewkowo-pomarańczowa ściana, która dodaje temu obrazowi jakiejś niesamowitej energii, bo przecież sama postać żony Kwiatkowskiego jest tutaj niezwykle delikatna i liryczna. No i na zakończenie jeszcze jeden obraz zatytułowany Rodzinka. Jest to autoportret z żoną Jana Skotnickiego, wykonany w roku 1935, a więc już na krótko przed wybuchem II wojny światowej. Widzimy tutaj małżeństwo, które jest już małżeństwem o sporym stażu. Zarówno Jan Skotnicki, jak i jego małżonka są już ludźmi dojrzałymi, ale widać w tym obrazie jakąś niezwykłą, łączącą ich czułość, a do tego jeszcze dwa wspaniałe psy, które towarzyszą tej parze i mnóstwo prywatnych, domowych pamiątek pokazujących historię tego fantastycznego związku. Co więcej, Jan Skotnicki przedstawiony jest tutaj w niezwykłym stroju, w jakim, to już zapraszam Państwa, żebyście Państwo sami to dostrzegli. No i na koniec Tadeusz Boy-Żeleński, bo mój ulubiony humorysta młodopolski także napisał parę wersów doskonale do tego tematu pasujących. Jak wygląda niedziela? To fragment jego wiersza z legendarnego tomu Słówka, więc Boy-Żeleński widział to tak. Do pracy są zwykłe dzionki, a niedziela dla małżonki. W ten dzień, by największa ciura wyzwolona jest od biura. Każdy ze swoją niewiastą rad wybiera się za miasto, podaj ramię, magnifice i już jazda z nią na ulicę. Widzimy zatem, że żony artystów od wieku XIX aż po koniec dwudziestolecia międzywojennego były nie tylko ich muzami i modelkami, czasami były ich opiekunkami, czasami poświęcały własne kariery artystyczne po to, żeby móc wspomóc swojego męża. Często były opiekunkami spuścizny malarskiej swoich mężów wtedy, kiedy ich już zabrakło. Tak więc bardzo wiele zawdzięczamy tym kobietom i wydaje mi się, że warto o nich pamiętać, warto przypomnieć te niezwykłe postaci.